było prawdą. W czasie kampanii wyborczej nie zajmowałam się Zygmuntem Worsą. Zajmę się dopiero w następnym tygodniu. I w związku z tym wzywam publicznie pana Zygmunta Worsa, jutro zostanie wysłany list, do publicznych przeprosin. Jeżeli nie przeprosi mnie w ciągu 7 dni, sprawę oddaję do sądu. Zażądam dużego odszkodowania, które to odszkodowanie przeznaczę na wskazaną instytucję pożytku publicznego. A jak duże? Druga kwestia, o której chcę Państwu, przepraszam, Pani Redaktor, pytania, tylko, pytania będą po konferencji. Druga kwestia, proszę Państwa, to rzeczywiście oburzenie mieszkańców, którzy od radnych usłyszeli, że jedna z firm świdnickich będzie zwolniona z bardzo dużego odszkodowania za niedotrzymanie warunków umowy związanych z wybudowaniem galerii w Świdnicy. Ja do galerii, do supermarketów mam określony stosunek, on wynika z faktu, że rzeczywiście uważamy, że dochodzi w Polsce do dyskryminacji kupców, przedsiębiorców, którzy mają znaczne obciążenia podatkowe, z których zwolnione są supermarkety i galerie. Ale ktoś podpisał umowę, ktoś się zobowiązał, a pani prezydent z niewiadomych powodów chce tę firmę zwolnić, rezygnując z milionowych wpływów do budżetu miasta. Budżet miasta potrzebuje tych pieniędzy. To jest co najmniej milion, a od końca czerwca kolejne karne odsetki. Więc pytam panią prezydent, bo rzeczywiście mamy cały czas kłopoty z odpowiedziami na różnego rodzaju nasze zapytania. Jakie były kryteria i zasady zwolnienia z tejże kary firmie BlackRock? Jakie są zależności być może, i pytam o to, nie oskarżam panią prezydent, jeżeli chodzi o zależności rodzinne. Czy czasami ktoś związany z rodziną pani prezydent nie pracuje w firmie BlackRock? Jutro jest sesja. Apeluję więc do radnych, aby wszystkie te informacje, o te informacje poprosili panią prezydent i aby nakłonili ją do tego, żeby każdego traktowała tak samo. I żeby rzeczywiście, jeżeli firma ma zapłacić duże odszkodowanie Świdnicy, żeby zrobiła to dla Świdniczan, dla budżetu tego miasta. Żeby rzeczywiście te pieniądze płynęły. Dziękuję bardzo.